Polskie święta państwowe w plakacie to tytuł wystawy, którą Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju zaprezentowało zwiedzającym w Galerii Wystaw Czasowych. Na ekspozycji pokazane zostały plakaty z czasów PRL-u i związane ze świętami zwalczanymi przez rządy komunistyczne. Plakaty wypożyczone ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wernisaż wystawy plakatów otworzył dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju Maciej Szymczyk wraz z zaproszonymi gośćmi, burmistrzem Dusznik-Zdroju Andrzejem Rymarczykiem, kuratorem wystawy Janem Bauchanem i Janem Engelhartem, reprezentującym dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie. Proszę zwrócić uwagę, tutaj przywiozłem informator, który wydaliśmy i tu Państwo mogą sobie w domu dzisiaj przeczytać trochę historii tych plakatów od strony artystycznej. Głównie, bo nie chcieliśmy tutaj wchodzić w jakieś tam polityczne rzeczy, ale rzecz charakterystyczna. Te plakaty, które powstawały w określonej epoce nazwanej dzisiaj stalinowską, czy nacisku ideologicznego, bronią się artystycznie po dziś dzień. I to jest pewien fenomen. Dlaczego? Ponieważ artyści, którzy to robili, to były najwyższy poziom, nie tylko krajowy, ale europejski. Są to plakaty w dużej mierze znakomitych polskich plakacistów, twórców polskiej szkoły plakatu. To będą takie nazwiska jak Trepkowski, jak Tomaszewski, jak Młodożeniec, Świeży, Ciałowicz, Kaja. Pracę tych plastyków możemy tutaj zobaczyć. Wystawa sama w sobie, tak jak obserwuje się te prace i plakaty, pokazuje nam też kawałek naszej historii, tej współczesnej, czyli okres PRL-u i właśnie ówczesne święta oficjalne, jak 1 maja czy 22 lipca, ale też święta, które wówczas były zakazane, których obchody się nie odbywały, ale wielu Polaków, mimo tych zakazów i kar, które wówczas groziły, te święta obchodzili, wywieszali flagę, organizowali nieformalne, nieoficjalne spotkania dla uczczenia, czy to daty 3 maja, daty uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy właśnie daty 11 listopada związanej z odzyskaniem przez Polski niepodległości w 1918 roku. No, uważam, że jest to bardzo dobra myśl i koncepcja, żeby przybliżać dawną rzeczywistość młodzieży i obecnemu pokoleniu, żeby było bliżej to, co było kiedyś, bo jednak to jest historia nasza. Interesują mnie te plakaty, bo to taka ciekawostka poligraficzna przede wszystkim, no już nie mówię o tym podłożu patriotyczno-artystycznym, bo tu jakby wiele wątków się przewija przez te plakaty. Te plakaty to takie perełki, chyba taka rzadkość w naszym kraju. Aktualnie tak. Wiele osób jeszcze pamięta polskie ulice, rozplakatowane, kolorowe plakaty, wesołe, radosne, plakaty polityczne, takie jak tutaj, ale też plakaty filmowe, teatralne, zupełnie inne od tych, które mamy teraz obecnie w kinach czy na billboardach. One zniknęły, należy nad tym ubolewać, bo to były doskonałe prace artystyczne przede wszystkim, zupełnie inne od tych, które wyrabiane były, drukowane były na Zachodzie, czy też najbardziej w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie jak wejdziemy do kin, do sal kinowych, widzimy plakaty kopiowane z tych, które zostały wydrukowane w Ameryce, zupełnie inne, uboższe w formie, nie prowadzące dyskursu z odbiorcą, nie odwołujące się do różnych skojarzeń. Nad tym należy ubolewać, bo te polskie plakaty przez wiele, wiele lat rozsławiały tutaj polską sztukę, polskich artystów. Nie ukrywam, że z chęcią zobaczyłbym je nadal na ulicach czy w salach kinowych, gdzie reklamowałyby pewne przedsięwzięcia. No, tego niestety nie ma. Prawa rynku chyba sprawiły, że te plakaty zniknęły z naszych ulic. Muzeum Papiernictwa stara się zawsze przygotowywać w okresach takiej wzmożonej aktywności turystycznej ciekawe propozycje dla turystów. W tym roku podczas długiego weekendu będziemy prezentowali wystawę Polskie Święta Państwowe w plakacie, wystawę wypożyczoną z Muzeum Niepodległości w Warszawie, a ponadto zaprezentujemy również taką mikrowystawę, na której pokażemy
portrety Józefa Piłsudskiego w znaku wodnym. Również taką ciekawostką, może takim humorystycznym elementem będą arkusze ze znakami wodnymi przedstawiającymi kasztankę Józefa Piłsudskiego. Ponadto sprowadzimy również banknoty, oryginalne banknoty z Józefem Piłsudskim. Okazuje się, że mimo iż Józef Piłsudski odegrał tak wielką rolę w dziejach Polski, tych banknotów jest niewiele. Dokładnie jeden banknot, który się ukazał w rzeczywistości i jeden projekt, który niestety, a może stety, nigdy nie ujrzał światła dziennego, bo to był banknot o nominale aż 5 milionów złotych, który w 1995 roku już miał być wydany, ale wówczas podjęto decyzję o denominacji, w związku z tym nigdy tego banknotu nie wydrukowano. Ta wystawa będzie już otwarta teraz na długi weekend. Już w poniedziałek pierwsi zwiedzający będą mogli tę mikrowystawę obejrzeć. Natomiast wystawa ta prezentująca plakaty będzie prezentowana do 20 czerwca. W związku z tym wiele osób będzie mogło jeszcze ją u nas w Muzeum Papiernictwa obejrzeć. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.